Łyk alkoholu, lampka wina dodaje pewności. Twoje myśli stają się czyste, jasne, bardziej lśniące. Jesteś gotowa do podjęcia każdego zadania, do sprostania wymaganiom szefa, udźwigniesz każdy projekt. Przed tobą kariera. Jesteś śmiała, piękna, jesteś mądra. Coraz bardziej czujesz, że to właśnie ten nektar. Musisz być silna i odważna, a więc musisz go pić coraz więcej. Aż na końcu zostajesz tylko ty i on. Magdalena Kowalczyk, rozmowa o. Witamy serdecznie. Rozmawiamy z certyfikowaną terapeutką uzależnień, panią Mariolą Ciesielską. Witamy serdecznie. Witam panią. Witam państwa. Alkoholizm w szpilkach, choć brzmi intrygująco, stanowi dość duży problem. Pani Mariolo, czy kobiety piją inaczej, bo w samotności, bo nie mają kulturowego przyzwolenia od społeczeństwa? Ja myślę sobie, że tak mówi się, że choroba alkoholowa jest, jakby tak samo przebiega u mężczyzn i u kobiet, ale jest jednak bardzo duża różnica, jeśli chodzi o postrzeganie kobiet, o ich zgodę na to, że są alkoholiczkami, czy że mają problem. Później w leczeniu, tak naprawdę również później w utrzymywaniu trzeźwienia, czyli dbaniu o to swoje uzależnienie, o to, żeby nie dochodziło ono z powrotem do głosu. Czyli tak naprawdę kobiety znacznie więcej wysiłku muszą włożyć we wszystko. I w diagnozę, i w leczenie, i później w takie dbanie o swoje uzależnienie. Jakie kobiety piją częściej? Czy te wykształcone, czy może mniej? Czy z większych miast? Czy te, które są zamężne, czy samotne? Ja myślę sobie, że ja bym to nie ma znaczenia, że tak naprawdę to dotyka wszystkich kobiet, ponieważ w alkoholizm wchodzi się dlatego, że człowiek nie radzi sobie z sobą, ze swoimi emocjami, nie radzi sobie z problemami, czyli to może dotknąć każdego. Myślę, że może trudniej jest przyznać się do tego osobom, które są na stanowiskach, które mają wykształcenie, ponieważ jakby większe, surowe, bardziej spojrzenie jest na te kobiety. Czyli tak naprawdę one są potępiane za to, że są chore, bo to jest choroba. Czy przyczyny picia kobiet bardzo różnią się od pijących mężczyzn? Myślę, że nie. Ja bym właśnie bardziej uogólniła, że ludzie, którzy często mają niskie poczucie własnej wartości, którzy nie radzą sobie z problemami, często którzy nie dostawali dużo czułości, miłości i wsparcia gdzieś w dzieciństwie, mają trudności w takim normalnym funkcjonowaniu w życiu, też z akceptacją siebie. Czy wśród tych emocji jest również depresja, poczucie winy, tak, zawód miłosny? Ja myślę, że częściej kobiety przeżywają, czyli w ogóle taka sfera uczuciowa, emocjonalna, ona w dużej mierze odgrywa rolę u kobiet. Czyli te kobiety, alkohol jest taką przykrywką, jest sposobem radzenia sobie, radzenia z samotnością, radzenia z nieakceptacją siebie jako kobiety, bo to nie tylko jako człowieka, ale również jako kobiety. Też są większe wymagania, jeśli chodzi o kobiety. Takie wymagania społeczne, bo kobieta jest postrzegana jak westalka domowego ogniska. To ona ma się opiekować rodziną,
ona ma się opiekować. To też mężem, dziećmi, też jak gdyby ma stanowić taką pieczę duchową. Moralną. Moralną, dokładnie, w rodzinie. W związku z tym te wymagania są no, olbrzymie w uzależnieniu. Jednym z elementów takich ważnych jest utrata kontroli nad swoim życiem, w związku z tym, jak ta kobieta również traci kontrolę nad tymi rolami, które są właściwie oczekiwane od niej, to wstyd, poczucie winy jest no, przeogromny. I to blokuje te kobiety do tego, żeby zobaczyły, że mają problem, do tego, żeby poszły o pomoc, a później, żeby tak naprawdę otwierały się w tej terapii. Dlatego one piją w samotności. Poczucia wstydu najpierw, tak? I przez to, że one piją w samotności, to jednak ten problem się pogłębia coraz bardziej. Tak, jest trudniej zauważalny. No, myślę też, że nawet nie jest akceptowany przez męża, bo partner, mąż patrzy na kobietę i ma takie oczekiwania, że ona ma być właśnie taka piękna, kobieca, pachnąca, a tu jeżeli jest pachnąca inaczej, no to jest, myślę, że bardzo jest akceptowana. Tak. Ale pani Mariolo, odwrotnie weźmy sytuację odwrotną zupełnie. Kiedy pije mąż, kobietom łatwiej jest zaakceptować i wyciągają do nich swoją pomocną dłoń, tak? Jeżeli kobieta pije, to już ten zapach przeszkadza. Tak. A u mężczyzny nie przeszkadza. Tak. Bo my o nich dbamy, tak? My kobiety o nich staramy się dbać, staramy się chronić tego ogniska domowego. Kobiety bardziej wchodzą we współuzależnienie, czyli one mają w głowie, że jak zrobią coś niezwykłego, to ten mężczyzna rzeczywiście przestanie pić, on się zmieni. I tak powolutku czekają, myślą, że kolejny ruch, kolejna, nie wiem, taka zwiększenie opieki nad mężem, nad całą rodziną, to spowoduje, że on przestanie pić. Co tak naprawdę nie ma jak gdyby żadnej roli, bo to takie traktowanie mężczyzn tak naprawdę pozwala mu na to, żeby on więcej pił, żeby ten alkoholizm się bardziej rozwijał. Dlaczego się my kobiety uzależniamy i co zapijamy? No, zapijamy wszystko. Zapijamy rozgoryczenie, właśnie to, co mówiłam, odrzucenie, niskie poczucie własnej wartości, nieakceptację siebie jako kobiety. Kobieta zawsze znajdzie coś w sobie, co jest... Czego nie jest w stanie zaakceptować. Tak, co nie jest doskonałe. Nie mówiąc o tym, że różnego rodzaju zawody miłosne, ale i też zawody zawodowe. Jakieś stres w pracy. Nieporozumienia, stresy. Duże wymagania szefa. Tak. Praca ponad stan, po godzinach. Zresztą pogodzenie różnych ról u kobiet jest o wiele trudniejsze i one często nie dają sobie rady. Czy kobiety nie chcą też nie chcą również zaimponować innym, że one sobie poradzą? Oczywiście, i ten kieliszek czasami pewnie pomaga im, tak? Ma pani rację, bo to jasne, że to jest w głowie tak, że jak jestem w wielu różnych rolach i tak sobie poradzę, bo radziłam sobie do tej pory, nawet gdy znacznie większe wymagania, bo dzieci dorastają, bo szef ma też większe wymagania. Ja też chcę być, nie wiem, ładniejsza, bardziej zadbana. Okazuje się, że to jest, brakuje siły, brakuje czasu, brakuje też no, takich w ogóle możliwości do tego, żeby kobieta to wszystko jakby ogarnęła. Ale często brakuje również wsparcia tej najbliższej osoby, prawda? Tak. No, my też często przyzwyczajamy całą rodzinę do tego, że
wszystko robimy i wiele rzeczy bierzemy na swoje barki. Ale czy nie jest tak, to muszę wejść Pani słowo, przepraszam, słowa, że mężczyźni bardzo szybko przyzwyczajają się, że kobieta zadba o wszystko, ona ogarnia wszystko. To ta kobieta jest ta, która, ona zdąży, ona upierze, ona posprząta, ona ugotuje, ona jeszcze pójdzie do pracy, ona jeszcze tego męża przytuli, ona powie mu ciepłe słowo. Czyli, że on już nie musi, prawda? Czyli, że on już nie musi, jest zwolniony z tego obowiązku. Tak, tak. No każdy. To jest taka ludzka przypadłość, że każdy się przyzwyczaja do czegoś dobrego, do czegoś wygodnego. I ciągle mamy oczekiwania, że tak będzie. Kobiety nie potrafią mówić. Wiesz, nie daję rady już z wieloma różnymi rzeczami, które robię. Chciałabym, żebyś ty to przejął, to, żebyś bardziej, nie wiem, czy więcej czasu poświęcił dzieciom, może częściej gotował. Mamy w głowie, że my i tak damy sobie pokażemy, radę. Pokażemy, możemy, potrafimy wszystko, tak? A się okazuje często, że tego wszystkiego jest za dużo i nie dajemy rady. No więc alkohol jest no taką świetnym pomysłem, przynajmniej na początek, że damy radę, bo możemy. Bo on tej pewności dodaje kobietom, prawda? Tej śmiałości, odwagi. A poza tym trochę odstresowania, trochę ucieczki takiej od wszystkich problemów, od tego właśnie, co kobieta ma na głowie. Tak naprawdę bardzo dużo. Nie każdy pijący jest uzależniony, prawda? Więc kiedy jest ten moment, kiedy alkohol staje się lekarstwem na te wszystkie problemy dookoła? Bardzo często ludzie mówią, wiesz, ja nie mam problemu, ponieważ ja tylko wieczorem piję. Wieczorem, żeby zrelaksować się, żeby odstresować. Ja myślę sobie, że to, że już piję codziennie, że ja nieraz mówię, że wiesz, spróbuj zobaczyć, że na przykład tego dnia się nie napijesz. Czy to jest tak, że to jest, przychodzi ci bardzo łatwo? Jeżeli nie myślę o tym i łatwo mi jest zrezygnować z tego drinka wieczorem, no to może jeszcze nie jest tak źle. Ale jeżeli myślę, oj, właściwie mogłam się napić, to bym lepiej się czuła, no to znaczy, że już jest problem. Jest tak, już zaczyna być problem. Nie pokonam żadnej trudności, nie wykonam pracy, jeżeli sobie nie postawię lampki wina. Tak, a potem jest coraz gorzej. W miarę wchodzenia w uzależnienie, czy w miarę coraz większego picia, tak naprawdę przekracza się taką granicę uzależnienia, kiedy człowiek myśli, że sobie poradzi i że wszystko będzie dobrze, a tu się okazuje, że nie wie o tym, że wytwarzają się pewne mechanizmy obronne, które nam jak gdyby zaciemniają widzenie. To jest tak, że alkoholik zaczyna, czy alkoholiczka zaczyna widzieć wiele różnych rzeczy, tak jakby patrzyła przez szklankę, w której jest woda. Jeżeli spojrzymy, to wszystko jest zniekształcone i dla niej jest to obraz normalny. Jej się wydaje, że tak jest, a tak naprawdę rzeczywistość jest zupełnie inna. Ja bym chciała bardzo, żebyśmy tutaj zwrócili uwagę na ten moment, kiedy jeszcze można w porę pomóc kobiecie, tak? Bo tak, kobieta, ta matka, żona, kochanka, która dba o dom, ona wcześniej obserwuje swojego męża i ona wyłapie, kiedy ten mąż zaczyna wpadać w alkoholizm, tak? Te początki. Natomiast ponieważ kobieta pije w samotności, bo ona się kryje z tym, niestety nie jest łatwo wyczuć, kiedy ona już przeholowała, granicę przekroczyła, prawda? Bo ona się będzie z tym kryła. No więc kiedy już granicę przekroczy, kiedy może jak powinien na kobietę patrzeć mężczyzna? Czy również, żeby uczulić mężów, że na kobiety również powinni patrzeć, tak? I pomagać, wyczuwać, bo tu o to chodzi. Ja myślę sobie, że na tym tak naprawdę polega zdrowy, dobry, fajny związek, że jeżeli
pojawia się jakikolwiek problem, to siadamy. Niekiedy też ważne, żeby dzieci też w tym uczestniczyły. I na przykład powiedziały to, co widzą u tej mamy, żeby mąż mógł jasno powiedzieć i pewne rzeczy jak gdyby wypunktować, że wtedy piłaś w ten czas, w ten czas, w ten czas i że to dla nas już zaczyna być problemem. Chcielibyśmy, żebyś poszła gdzieś, przyjrzała się, czy to jest problem. My chętnie ci pomożemy, jakby przejmiemy pewne obowiązki. No właśnie, żebyś poszła gdzieś. Pani Mariolo, czy do pani przychodzą kobiety? Przychodzi kobieta i mówi, jestem alkoholiczką? Czy częściej przychodzi rodzina z problemem? Myślę, że znacznie częściej rodzina, bo kobiety, no właściwie są te ostatnie, które przychodzą, jak już są pod ścianą, no to... Czy jeszcze mają siłę pójść? No właśnie. Też najczęściej to jest szantaż, czyli jeżeli nie zaczniesz się leczyć, to ja się z tobą rozwiodę. Albo ten mężczyzna już odchodzi. Tu muszę wejść słowo. To jest właśnie to, te różnice między nami a mężczyznami, tak? No właśnie, jeżeli nie zaczniesz się leczyć, to cię zostawię. Bez względu na dzieci. Stanowisko kobiety. Kochanie, kochanie, chodź, pójdziemy do terapeuty, ja ci pomogę. Czy to nie jest tak? Tak, że na 10 pijących mężczyzn jedna kobieta go zostawia. A odwrotnie, to jeden mężczyzna bardzo zostaje. Szybko. Bardzo szybko odchodzi, prawda? Dokładnie. Bo mu ten zapach nie przeszkadza, przeszkadza mu ten zapach i w ogóle to, co kobieta ze sobą robi. Tak. A nie powie, tak jak to powiedziała kobieta, kochanie, chodź, ci pomogę. Kobieta, myślę, że z racji tego, że to ona przejmuje wszystko, nad wszystkim roztacza opiekę, to przyzwyczaja całą rodzinę, że ona ze wszystkim sobie poradzi. I tak naprawdę rodzi się takie spojrzenie, że jeżeli sobie nie radzisz, no to trudno. To w takim razie ja poszukam kogoś innego. Innej, prawda? Innej. Pani Mariola, pani dość długo pracuje, ma dość długą już praktykę. W swojej praktyce jak często przychodzą kobiety z rodziną, z mężem, z kimś? Albo mąż przychodzi do pani po pomoc? Czy zdarzają się takie przypadki w ogóle? Tak, tak. Ja pracuję od 30 lat. Jako terapeuta, w większości to mąż przychodził, czy partner, a niekiedy dzieci. Dzieci przychodziły i mówiły, co można by było zrobić, co ja bym mogła zrobić, żeby mama przyszła. To już jest pocieszające, że przychodzą ci mężowie i te dzieci, tak? Żeby w porę pomóc, bo do czego zmierzam? Kiedy powinniśmy? No właśnie. Nie jest. Niestety. No to jak pomóc kobietom? Ja myślę, kobietom tym wszystkim zaczynającym. Ja gdy zaczynałam pracować, pracowałam właśnie przez 30 lat w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnień w Łodzi na Pomorskiej. I któregoś razu moja szefowa, bardzo mądra kobieta, Mariola Lankiewicz, stwierdziła, że te kobiety jak gdyby nie idą w terapii. Też rzadko się zgłaszają do ośrodka. Później też nie, bardzo często wypadają z takiego programu aftercare, czyli tej opieki po tym podstawowym programie. I żebym ja coś zrobiła, żeby ich zatrzymać, żeby im jakby pomóc. To, co wymyśliłam, to jakby stworzyłam taki program dla grupy kobiet uzależnionych. Nazwałam to specyfiką uzależnienia kobiet. No właśnie,
I to, co się zadziało, to było niesamowite. Ta grupa przyciągała kobiety. Czyli przychodziły nawet kobiety po to, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście mają problem, czy nie. Jak przychodzą na grupę, to jeszcze się nie nazywa, że przychodzą do ośrodka, że przychodzą się leczyć. One przychodzą na tą grupę, żeby zobaczyć, co jest. I okej. Okay. I to były takie pierwsze kroki, że one przychodziły, jakby mogły posłuchać inne kobiety, zobaczyły, że kobiety nie są potępiane i to było cudo. Czyli tak naprawdę ośmielały się skorzystać dalej z terapii. Oczywiście w terapii też nie mówiły o wielu różnych rzeczach, bo właśnie choroba jest jedna, ale i tak taka ocena bardzo często była taka, że ktoś w grupie mówił, jak ty mogłaś robić takie rzeczy? Czyli to zamykało kobiety. Na grupie mogły powiedzieć, tej grupie kobiet uzależnionych, mogły mówić o wszystkim. I dostawały tak naprawdę od innych kobiet wsparcie i to samo, takie same zdania, że one podobnie robiły. I tak naprawdę nie czuły się wyizolowane, nie czuły się potępiane. To, co później się jakby zadziało, to właśnie okazało się, że one dobrze idą w tej terapii, czyli chętnie podejmują terapię, też chętniej zostają w takim programie, po tym podstawowym programie, ponieważ no, jeśli chodzi o taką główną terapię, to nie można w uzależnieniu skończyć na tym. Czyli tak naprawdę przez wiele lat trzeba dbać o siebie, a tak naprawdę do końca życia. Co pomaga kobietom w tym procesie trzeźwienia? Myślę, że wsparcie. Wsparcie rodziny, wsparcie innych kobiet, wsparcie społeczeństwa. To, że jest cudnie, że one podjęły leczenie, że się leczą, że nikt nie wstydzi się tego, że teraz dbają o siebie, rozwijają się. Ja jestem również uzależniona od alkoholu. 34 lata nie piję. I gdy mam mówić... To jest ogromny sukces. Dziękuję. Dlatego prosimy o rady dla kobiet. Ja właśnie chciałam... Jak wytrwać. Aha. Też powiedzieć o takiej, myślę, że dla mnie ważnej rzeczy, ale też chyba dla innych kobiet. Ja wiedziałam, że dzisiaj będzie ten wywiad i mówiłam moim synom, mam dwóch synów, 29-27 lat, mówiłam, że czy ja mogę również powiedzieć o sobie. I synowie mi powiedzieli, że tak, że oni są dumni, że ja sobie świetnie radzę z uzależnieniem, że dbam o siebie, że się rozwijam, że no właściwie dbam. Pomagam jeszcze innym, prawda? Tak. Pomagam, a też właśnie nie. Myślę, że tak naprawdę o wszystkie sfery życia i również o nich, czyli od nich. Bardzo często słyszałam, że oni mnie kochają i kochają taką, jaką jestem. Nieraz się śmieją, kochają mnie również właśnie tą we mnie, to, że jestem alkoholiczką, że ja mówię o tym, że mówię o swoich różnych słabościach. I to jest, no właśnie, to jest cudne. Może powiem tak, to może niby były słabości na początku, ale teraz pani pokazała swoją siłę. To jest dopiero siła wytrwać w trzeźwości, czyli wyjść z tego nałogu. Może to takie mobilizujące by było dla innych kobiet. Ja myślę sobie, że ja nie postrzegam tego jako wytrwanie, bo ale tak siła naprawdę, kobiety, tu o to tak, chodzi. Ogromna ale siła kobiety, na początku, zwalczenie. Gdy przełamuje się ten wstyd, tą opinię ludzi,
I gdy wchodzi się w terapię, w taką pracę nad sobą, sięga do różnych form pomocy. Tak naprawdę można z wielu rzeczy skorzystać. To się okazuje, że to jest fajne, że to jest fascynujące, że z różnych form można brać no, wiele, wiele nie tylko siły, wiele wsparcia, ale takich rzeczy, które są potrzebne do rozwoju człowieka. Czyli ja nieraz mówię, że kiedyś, gdy miałam te 30 ileś lat, mniej i trochę mniej, albo znacznie mniej wagi, to w środku czułam się, jakbym miała 150 lat i nie miałam zupełnie energii. Ani energii, ani radości w sobie. Teraz przybyło mi kilogramów, przybyło mi lat. I radości życia. A czuję się w środku, jakbym miała 18 lat. I to jest no, po prostu cudne. I to jest właśnie cudne. Bo ta droga kobiet wychodzenia z alkoholizmu jest dłuższa niż u mężczyzn, prawda? Myślę, że dłuższa i trudniejsza, ponieważ tu u kobiet jest bardzo wiele aspektów, które pojawiają się u kobiet, a nie ma tego u mężczyzn. To jest tak, że kobiety gorzej metabolizują alkohol, w związku z tym szybciej się czy mocniej się uzależniają, ale również później są bardziej uzależnione na nawroty choroby, czyli one są uzależnione w trakcie, w środku cyklu miesiączkowego, przed, w czasie miesiączki, czyli tak naprawdę pół miesiąca są narażone na nawroty choroby. Praca hormonów też robi swoje, prawda? Dokładnie. Dokładnie. To plus również emocje, które u kobiet no, są, one buzują, one są znacznie bardziej rozwinięte, czy bardziej, nie wiem, istnieją. Istnieją i wpływają na funkcjonowanie kobiety. Czyli myślę, że to wszystko, plus jeszcze pewnie można było o wielu, wielu rzeczach mówić, które są u kobiet, a nie ma u mężczyzn i wpływają na, no właśnie, na funkcjonowanie czy na występowanie różnych spraw związanych z chorobą alkoholową. Tu miałam się pani zapytać na koniec i poprosić o rady dla kobiet, które zaczynają pić, bądź wychodzą, są na końcu tej drogi już, do trzeźwienia, ale może jeszcze by tu warto było pokusić się o rady dla mężczyzn, którzy widzą, że z tą partnerką, żoną jest coś nie tak, coś się dzieje nie tak. Może by w porę zareagowali. Ja też marzeniem byłoby, żeby jeżeli partner widzi, że kobieta zaczyna coraz więcej pić, to żeby porozmawiał z nią, o co chodzi, z czym ona sobie nie radzi i nawet na wszelki wypadek, żeby poszli gdzieś do terapeuty i porozmawiali, przyjrzeli się, czy to jest już problem, którym trzeba się zająć, czy też nie. Jeżeli kobieta by miała takie wsparcie, i wsparcie nie dlatego, że ty jesteś okropna, że cię zostawię. Nie, bo cię kocham. Właśnie, bo cię kocham. Bo cię kocham. No to tak powinno wyglądać. Cudne. Jasne. Myślę sobie, że też, żeby mężczyźni mogli mówić, wiesz, jak ty podejmiesz terapię, jeżeli będzie ci potrzebna, to ja przejmę część obowiązków. Zaopiekuję się więcej czy częściej dziećmi, zrobię różne rzeczy w domu, zajmę się wieloma różnymi sprawami, bo ten podział obowiązków niestety nie jest różny. I samo to, że będę przy tobie, będę i chcę być z tobą i jesteś dla mnie ważna. Super, cudne. To by było cudne. W ogóle cudny byłby świat, tak, pani Mariolo? Czego my życzymy wszystkim kobietom? Pani Mariolo, tak może reasumując, do tych kobiet, jakieś rady dla nich, dla tych, które są na początku drogi do alkoholizmu, żeby nie sięgały po kolejny kieliszek.
Jasne, że każdą rzecz można tak naprawdę rozwiązać. Można, nie wiem, przyjść do różnych instytucji. W tej chwili jest tak dużo miejsc, tak dużo osób, które mogą nam pomóc. Ja myślę sobie, że zaczyna się to wszystko od tego, żebym jakby pozbyła się takiego myślenia, że ja sama sobie poradzę. To w Tomaszowie jest, teraz będzie od 6 czerwca rusza właśnie ta grupa kobiet uzależnionych, specyfika uzależnienia kobiet. Zawsze o godzinie 15 do prawdopodobnie przez 3 godziny, czyli w każdy poniedziałek w siedzibie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, to będzie chyba na Sienkiewicza 50, na Świętego Antoniego 55. Czyli myślę sobie, że każda kobieta z Tomaszowa, z okolic, można przyjeżdżać, mogą przyjrzeć się, przyjść na taką grupę, zobaczyć, czy to, co się ze mną dzieje, to jest już problem, czy nie. Ale też niekoniecznie, jeżeli już sięgam po alkohol, ale jeżeli sobie z czymś nie radzę, bo tak naprawdę to jest nieradzenie sobie z problemami, z emocjami, ze stresem, czyli mogę przyjrzeć się temu, być może dostanę jakieś podpowiedzi, jak mogę sobie z tym radzić. Poza tym nie ma sytuacji bez wyjścia. To jest druga rzecz. A trzecia to jest, że jeżeli ja sobie nie pomogę, to jest właśnie bardzo dużo osób, do których mogę skierować się, zwrócić i na pewno dostanę pomoc. I zapraszam. Oby w miarę wcześnie, prawda? Wtedy, kiedy jeszcze mózg funkcjonuje właściwie, kiedy jesteśmy na początku, w połowie gdzieś tam, jeszcze myślimy racjonalnie, wtedy udać się po pomoc. Póki jeszcze a nie udawać, że się nic nie dzieje. Tak. Bardzo dziękujemy dzisiaj za rady, za rozmowę. Naszym Państwa gościem była certyfikowana terapeutka uzależnień, pani Mariola Ciesielska, której pięknie dziękujemy. Dziękuję ślicznie. Dziękuję i zapraszam.